Być może potencjalnych nabywców odstraszyła podyktowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki cena wywoławcza – 4 700 000 zł. Do minionego piątku, 4 listopada, trzeba było wpłacić wadium wynoszące 471 000. Do tego dnia żadna z wpłat nie została dokonana, w związku z tym przetarg nie dojdzie do skutku, nie odbędzie się. Należy podkreślić, że oprócz tego, że nie zostało wpłacone żadne wadium, tak naprawdę było bardzo małe, wręcz znikome zainteresowanie zakupem tego obiektu. Od początku, od połowy lat 90. w budynku przy Noniewicza 71a działa hotel i restauracja Suwalszczyzna, ale zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość może być przeznaczona na inną działalność usługową z dopuszczeniem powyżej pierwszej kondygnacji funkcji mieszkalnej. Ten obiekt jest usytuowany w bardzo dogodnym, znaczącym mieście w mieście. Jest to centrum naszego miasta. Dodatkowo oprócz samego budynku, którego przeznaczenie może być między innymi do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu obiektu hotelowego, obiekt posiada i w ofercie sprzedaży przewidziany był również znaczący teren zewnętrzny, na którym funkcjonuje obecnie parking strzeżony. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży Suwalszczyzny mają być przeznaczone na remont i wyposażenie sąsiadującej z nią siedziby Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki. Dyrektor ROKiS-u i prezydent miasta muszą zdecydować, co dalej. Czy w tej chwili podejmować decyzję o próbie kolejnego ogłoszenia przetargu i obniżenia ceny zgodnie z możliwościami, jakie dopuszcza tutaj ustawodawca w tym zakresie, czy szukać innego rozwiązania. Ja jestem po wstępnych rozmowach z panem prezydentem miasta. Ustaliliśmy, że spotkamy się, aby wspólnie podjąć decyzję, co dalej z tym obiektem. Na razie wiadomo, że w gmachu przy Noniewicza 71a hotel i restauracja będą działały do połowy września przyszłego roku, bo do tego czasu obowiązuje umowa najmu z firmą dzierżawiającą budynek. Prawie 2 tygodnie temu na Krajowej 8 w Pijawnym Polskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Zginął polski kierowca tira, który wiózł ładunek ponad 1000 akumulatorów na Łotwę. Część ładunku została zniszczona, a większość za zgodą policji przechowana była na terenie bazy transportowej PKS-u przy Wojska Polskiego. Złożone zostało doniesienie o kradzieży nieustalonej liczby akumulatorów przez pracowników bazy PKS-u. Prezes PKS Stanisław Biłda wyjaśnia, że jest to jedynie pomówienie, a towar był zamknięty i zabezpieczony. Czynności wyjaśniające prowadzi suwalska policja. Analizowane są materiały z monitoringu bazy. Wyjaśnienia trwają. Jak już informowaliśmy, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji wyjaśniają sprawę uszkodzenia ciała przez 30-letniego zdesperowanego gapowicza. W sobotę pogryzł on kontrolera i kierowcę autobusu. Pod komendą, od razu pod komendę, zrywamy kurtki pod komendę, dobra? Będę czekał przed domu, ci pisze człowieku! W dolnej komendzie. Autobusy komunikacji miejskiej w naszym mieście są monitorowane. Nagrania monitoringu pokazują atak desperata na pracowników. Nie wiadomo, czy czyn gapowicza nie jest na pewno napaścią na funkcjonariusza publicznego. O tym zadecyduje prokurator. Słuchaj, nie będziesz łamał mi wody. Troje gimnazjalistów, Joanna Lewoc, Zuzanna Bilbin i Kacper Rozmysłowski, pod kierunkiem nauczyciela Grzegorza Kalejty, triumfowało na arenie ogólnopolskiej. W konkursie historycznym rówieśnicy wprowadziło bohaterską postać młodego suwalczanina, żołnierza Armii Krajowej Mariana Rysia Piekarskiego. Poznaliśmy wielką postać Mariana Piekarskiego i chcielibyśmy, żeby w Suwałkach pozostał jakiś taki trwały ślad tego, co wykonaliśmy, żeby była ulica jego imienia i żeby na tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, zawisła tablica poświęcona jego bohaterskiemu czynowi,
który nas zainspirował do przedstawienia tego projektu, do przygotowania tego projektu. Konkurs miał na celu promocję niezwykłych uczestników historycznych wydarzeń w regionie. Suwalczanie wybrali niezwykłą postać bardzo młodego żołnierza podziemia Armii Krajowej, który z aresztu w Suwałkach wyprowadził na wolność 7 aresztowanych przez Urząd Bezpieczeństwa żołnierzy swego ugrupowania. Przy realizacji tego projektu okazało się, że spotkaliśmy dwóch Suwalczan, którzy wiedzieli, kim był Piekarski, i na nim spoczywało takie odium nienawiści, ponieważ on został zamordowany w wyniku procesu pokazowego i zarzucano mu, że wyprowadził stąd hitlerowców. Więc myśmy spotkali się z takim twierdzeniem, jeszcze takim pokutującym, że ten AK-owiec uwolnił żołnierzy niemieckich. Natomiast no, nasze zadanie, czy nasz cel był taki, żeby wyprostować tę historię, a przede wszystkim odkurzyć tę postać, której rzeczywiście no, nikt inny nie wiedział. Długo przekłamywane fakty historyczne czyniły z Piekarskiego konfidenta. My to traktujemy bardzo osobiście i raczej traktujemy to jako początek, przyczynek ku temu, żeby no, zaczął na nowo żyć. Mam nadzieję, że powstanie drużyna harcerska jego imienia. No, mam nadzieję, że ten człowiek zacznie funkcjonować. Czy tak się stanie, trudno powiedzieć. Czy to nie jest tylko taki nagły rozbłysk, ponieważ jest tylko konkurs, fajerwerki, wspaniałe pierwsze miejsce. Myśmy tego nie robili przede wszystkim dla miejsc, myśmy tego nie robili, żeby dostać jakąś tam nagrodę. Chcieliśmy uhonorować wybitnego człowieka, wybitnego młodego suwalczanina. Suwalczanie, opowiadając o tej postaci, wygrali konkurs bezapelacyjnie. To nie koniec sukcesów. Film zrealizowany przez młodzież o swoim bohaterze także uznano za najlepszy. Czekamy na hołd Suwalczan, młodemu, zapomnianemu dotąd bohaterowi. W centrum Plaza, w historycznym budynku, niemym świadku tamtych dni, odbyła się wystawa i projekcja filmu o bohaterze. Efektowne pokazy taneczne i artystyczne, a potem przy dopingu wypełniających po brzegi halę zespołu szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego kibiców, rywalizacja na boisku. 8 lat temu akcję zainicjował ówczesny uczeń szkoły przyziemnej Karol Piaścik, a jego następcy kontynuują działania na rzecz dzieci z Pawłówki. O, tutaj przyjeżdżają, mają poczęstunek, tak, oglądają szkołę, dostają prezenty również, bo zbieramy dla nich pieniążki, tak. Nie, myślę, że jest super zabawa, tak? I jesteśmy my zadowoleni, myślę, że oni też są zadowoleni. Zadowoleni z prezentów, no i ze wspólnej zabawy, bo tak wszyscy traktują piłkarskie spotkanie. Turniej złotego meczu, czyli grają zawodnicy z Pawłówki, tak? Oraz nauczyciele z naszej szkoły, a także zawodnicy z suwalskich Wigier, tak? Bo mamy też takich gości. Obecni byli piłkarze Wigier, wśród nich absolwenci zespołu szkół nr 6 Przemysław Makarewicz, Karol Piaścik, Piotr Gwaj wsparli drużynę z Pawłówki prowadzoną przez dyrektora domu dziecka Waldemara Pstrzocha i Janusza Olisiejk. Dzięki temu mogła ona jak równy z równym rywalizować z zespołami nauczycieli oraz uczniów w turnieju złotego meczu. Kiedyś nosił nazwę słodkim meczem, bo zbieraliśmy głównie słodycze, natomiast złoty, bo chcemy tym dzieciom, można powiedzieć, ozłocić życie, tak? Wcześniej osłodziliśmy życie, teraz chcemy ozłocić, no w postaci jakichś tam prezentów, upominków rzeczowych. No mówię, w tym roku mamy tych prezentów również sporo, w postaci chociażby dresów, lampek. No i teraz jeszcze mamy zakupić komputer, bo takżeśmy dzisiaj ustalili. W poprzednich latach też były to ciekawe prezenty, rowery, komputery, telewizory, także myślę, że takie przydatne gadżety, których no niestety te dzieci od rodziców dostać nie mogą. A uczniowie zespołu szkół nr 6, których wsparła Rada Rodziców, nauczyciele i sponsorzy, mieli satysfakcję z pomocy potrzebującym, z faktu, że mogli poczuć się Mikołajami. W ubiegłym roku Rada Miejska przyjęła strategię promocji Suwałk, a teraz władze miasta zatwierdziły opracowany przez artystę z Poznania element tej strategii – system identyfikacji wizualnej. Głównymi jego składnikami są logo i maskotka miasta. Wszystko w oparciu o hasło „Pogodne Suwałki”.
Powstała tutaj maskotka naszego miasta, ten miś z takim krzywym uśmiechem. Myślę, że to, co nas wyróżnia wśród innych miast, to jest właśnie prognoza pogody. I na tym oparliśmy właśnie koncepcję promocji naszego miasta. I nie w zakresie tej pogody bardzo takiej chłodnej, zimnej, chcemy odwrócić tutaj spojrzenie i wizerunek naszego miasta jako pogoda ducha, pogoda dla przedsiębiorców, pogoda dla kultury i tak dalej. Logo znajdzie się na witaczach przy wjazdach do miasta, na przeróżnych, mniej oficjalnych dokumentach, plakatach, dyplomach, zaproszeniach, identyfikatorach, autobusach miejskich. Mam nadzieję, że to zostanie tak pozytywnie przyjęte, zaakceptowane przez naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które mają kontakt bliższy, dalszy z naszym miastem, bo ten miś jest takim zwierzątkiem bardzo sympatycznym, pogodnym i myślę, że to jest taki pierwszy element, który no, będzie wykorzystywany właśnie przy promocji naszego miasta. I oczywiście te hasło promujące pogodne Suwałki, oczywiście to całe przedsięwzięcie jest ubrane w szereg działań. Uśmiechnięty miś będzie wykorzystywany podczas przeróżnych imprez. Znajdzie się na przeróżnych gadżetach, parasolkach, smyczach, długopisach, kubkach, ale nie tylko. Powstaje dużo wydawnictw, dużo właśnie takich gadżetów reklamowych i mam nadzieję, że wokół tego hasła, tego logotypu będzie no, to nasze miasto promowane przy różnych okazjach, przy różnych imprezach i w różnych materiałach, które chcemy wydawać. Pieniądze na promocję miasta, około 280 tysięcy złotych, pochodzą ze środków Unii Europejskiej, zrealizowanego wespół z norweskim miastem Notodden programu Transinform. Pierwotnie tam nie zakładaliśmy nawet finansowania w takim dużym stopniu, ale to jest na tyle projekt taki no, swobodny i elastyczny, że udało nam się sporo tych wydatków właśnie zmieścić w tym projekcie, a tam jest duży wskaźnik dofinansowania, także z miasta niedużo dokładamy, a finansujemy właśnie z tych środków, z tego projektu. Maskotka oraz gadżety z logo Suwałk mają pojawić się w mieście w ciągu 2 miesięcy.